pomimo wymarcia ponad 60 milionów lat temu, pozostają one jednymi z największych stworzeń na Ziemi. Witajcie w Watchmojo Polska, a dziś odliczamy nasze typy 10 największych dinozaurów w historii. 3 razy w tygodniu publikujemy nowe filmy, zasubskrybujcie nas, by być na bieżąco. Nie koncentrujemy się tutaj jedynie na rozmiarze, który w zasadzie ograniczyłby listę do jedynie sauropodów. Raczej szukamy największych przykładów z wielu klas dinozaurów, latających gadów jak pterozaury i inne podobne wymarłe stworzenia. I opieramy nasze wybory na mieszance ich wielkości, zdolności itd. It's a dinosaur. Numer 10. Quetzalcoatl. To prehistoryczne latające stworzenie ważyło około 230 kg, co oznacza, że kilku silnych facetów mogłoby dać mu radę. Z drugiej strony, patrząc na jego wygląd, takie wyczyny byłyby nierozsądne. Pterozaur z okresu późnej kredy, Quetzalcoatl, jest jednym z największych znanych zwierząt, jakie kiedykolwiek pojawiły się na niebie. Chociaż wczesne oszacowania dały mu rozpiętość skrzydeł ponad 15 metrów, współczesne badania sugerują średnio od 10 do 11 metrów. Chociaż odkryto go w Teksasie, nazwa pochodzi od boga Azteków Quetzalcoatl, co oznacza pierzasty wąż. Trudno wymyślić lepszą nazwę dla tego skrzydlatego potwora. Numer 9. Gigantoraptor. Mimo że nazwa może budzić koszmary, Gigantoraptor nie jest raptorem w tradycyjnym sensie, ale raczej oviraptorozaurem, który żył pod koniec okresu kredy. Szacuje się, że miał prawie 15 metrów wzrostu i ważył prawie 2 tony. W oparciu o te pomiary można by przypuszczać, że to wielkie stworzenie dokonało spustoszenia na innych dinozaurach. Ale mogło tak nie być, ponieważ szczątki szczęki ujawniły, że w rzeczywistości nie ma zębów. Od czasu pierwszego odkrycia w 2001 roku Gigantoraptor zadał więcej pytań niż odpowiedział, ale jedno możemy powiedzieć z pewnością. Jest to największy dotychczas ptasi dinozaur odkryty do tej pory. Numer 8. Titanoceratops. Kolejny ogromny dinozaur żyjący w późnej kredzie, Titanoceratops, jest jednym z największych rogatych dinozaurów w historii. Ta bestia ważyła grubo ponad 6 ton i mierzyła prawie 7 metrów od głowy do ogona. Jego ogromna głowa miała prawie 2,5 metra. Podobno ta wielka głowa sprawiała, że samce były bardziej atrakcyjne dla samic. Wiecie, co mówią o męskim Titanoceratopsie z wielką głową, prawda? Nie? My też nie. Ale wiemy, że dzięki swemu odkryciu Titanoceratops również zdobył tytuł najstarszego Triceratopsini. Numer 7. Magnapolia. Kiedy myślicie o ogromnych stworzeniach, kaczka prawdopodobnie nie jest pierwszą, ani nawet setną rzeczą, która przychodzi na myśl. Cóż, spotkajmy się z Magnapolią, wyglądającym jak dziobak dino, który sprawi, że pomyślicie dwa razy o wszystkich kaczkowatych stworzeniach. Żyjący w późnej kredzie dinozaur miał około 15 metrów długości i ważył do 25 ton. Powszechnie uważa się, że ten dinozaur spędził większość czasu w wodzie, a może nawet mógł pływać, tak jak dzisiaj słonie. Numer 6. Tyrannosaurus rex. Chociaż nie jest uważany za największego drapieżnika na świecie, T-Rex pozostaje jednym z największych teropodów i drapieżników lądowych, co czyni go wciąż królem dinozaurów w oczach wielu ludzi. Chociaż rozmiary się różnią, T-Rex mógł być długi na 12 metrów i wysoki na 3,5 metra, a największe ważyły około 15 ton. Jeden z najgroźniejszych drapieżników, jaki kiedykolwiek żyły, T-Rex siał spustoszenie, gdy nadarzyła się okazja. Ze względu na swoją popularność jest to jeden z nielicznych dinozaurów, które społeczeństwo nazywa właściwą nazwą naukową. Numer 5. Paralityan. Niewiele wiadomo na temat tego dinozaura ze względu na nieliczne skamieniałości, ale w oparciu o wielkość jego kości ramiennej, Paralityan był zdecydowanie jednym z największych sauropodów, jakie kiedykolwiek istniały. Ten potwór miał około 26 metrów długości i ważył 59 ton, a mimo to nie wiedzielibyśmy o jego istnieniu, gdyby nie mała pomyłka. Odkrycie Paralitytana zostało ogłoszone w 2001 roku po tym, jak student Joshua Smith i jego zespół zgubili się podczas badania terenowego w 1999 roku. Pomimo rozmiarów, ten roślinożerca prawdopodobnie został upolowany przez duże drapieżne dinozaury. Byłby to nie lada wyczyn, gdyby grupa drapieżników nie współpracowała ze sobą. Numer 4. Giganotozaur. Z taką nazwą jak giganotozaur ciężko byłoby nie znaleźć się na dzisiejszej liście.
Etymologicznie rzecz biorąc, nazwa jest inspirowana antyczną Greką i tłumaczy się na Giant Southern Lizard, czyli Wielki Jaszczur Południa, kolejny potwór, który żył w późnej kredzie. Jego dokładna wielkość była trudna do określenia, choć szacuje się, że ważył do 13 ton i mógł mieć ponad 12 metrów długości. Mógł osiągnąć prędkość do 48 km na godzinę, co jest naprawdę niezwykłe, gdy weźmie się pod uwagę jego rozmiar. Numer 3. Dreadnoughtus. Odkryty w Argentynie w 2005 roku. Paleontolodzy poświęcili 4 lata na wykopanie szczątków Dreadnoughtusa, częściowo przez odległą lokalizację, ale także przez olbrzymie rozmiary. Prawdopodobnie ten dinozaur ważył około 65 ton, co czyniło go cięższym niż 4 T-rexy. Miał także ponad 25 metrów długości. Chociaż nie jest to największy dinozaur, jaki kiedykolwiek żył, został nazwany ziemskim stworzeniem o największej masie. Co więcej, rzeczywisty szkielet Dreadnoughtusa jest jednym z najbardziej kompletnych szkieletów, jakie kiedykolwiek udało się znaleźć. So you're looking at the remains of a new genus and species of dinosaur, the most complete skeleton ever found of a super massive animal. Numer 2. Spinozaur. Trudno wyobrazić sobie dinozaura, który jest zarówno większy, jak i okrutniejszy od T-rexa, ale taki właśnie był spinozaur. Mówi się, że spinozaur ważył do 20 ton i miał 18 metrów długości. Dowody sugerują, że dinozaur ten żył zarówno na lądzie, jak i w wodzie i mógł polować na sarkozuchy, wymarłe pradawne i gigantyczne gady podobne do krokodyla. Spinozaur nawet na krótko przejął pałeczkę T-rexa, gdy był głównym przeciwnikiem w trzecim filmie Parku Jurajskiego. Zanim przedstawimy wam numer 1, oto kilka wyróżnień. A giant killer that appears to hunt in gangs. And more than capable of taking on the very biggest dinosaurs. Numer 1. Argentynozaur. Przyjrzeliśmy się wielu różnym czynnikom podczas tego zestawienia, ale najlepsze miejsce mogło należeć do jednego stworzenia. Największego dinozaura, o którym sądzono, że kiedykolwiek żył. Argentynozaura. Dane naukowe sugerują, że argentynozaur ważył do 100 ton i miał ponad 35 metrów długości. Jeden z jego kręgów miał ponad 1,5 metra wzrostu. Składał jaja porównywalne do piłki futbolu amerykańskiego. Na szczęście dla wszystkich innych dinozaurów, argentynozaur był roślinożercą. Chociaż musimy sobie wyobrazić, ile roślin musiał zjeść, aby przeżyć. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie nasze pozostałe filmy i zasubskrybujcie nas, by być na bieżąco.